To jest projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, druk nr 3213. Jest to projekt zarządu. Do mnie, na moje ręce pan radny Mariusz Bocheński złożył pisemne zrzeczenie się mandatu. W związku z tym Rada Dzielnicy zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej w ciągu 30 dni powinna podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. W związku z tym zarząd przygotował stosowny projekt uchwały. Paragraf pierwszy brzmi: stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Mariusza Bocheńskiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. Ja się otwieram dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Rozumiem, że nikt też poprawki nie składa. To dużo zdaje mi się, poprawce w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania w takim razie nad projektem uchwały według druku 3213 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Piętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tym samym uchwała została podjęta. I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w